święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny to wyjątkowy dzień w chałupi małej. Od 4 wieków mieszkańcy ziemi sieradzkiej pielgrzymują do sanktuarium, by modlić się do Matki Boskiej Chałupskiej. Piękne, bo wtedy rzeczywiście widzimy, jak bardzo wielu pielgrzymów korzysta nie tylko z tego, że jest Dzień Pański, ale że jest piękna pogoda i przychodzi tutaj do Matki Bożej Ciężnej Sieradzkiej. Pokonują 15, 20 czy 30 kilometrów, ale nie narzekają. Pielgrzymi z Korczewa i Męckiej Woli idą polnymi drogami. W Dzigorzewie wsiadają na prom, by pokonać rzekę Wartę. Taka przeprawa to już dziś rzadkość. Robi wrażenie, ale nikt się nie boi. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają strażacy. Od początku, jak ja tylko zapamiętałem, tak parafia przychodzi. Święto 8 września, jest to święto nie tylko naszej parafii tu, ale i okolic, i z Duńskiej Woli, i Szatków, z całego z tego terenu ludzie przychodzą pielgrzymkami. Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. Jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. Pielgrzymów w tym roku było bardzo wielu. Ze względu na niski poziom wody w Warcie, trzeba ich było podzielić na mniejsze grupy. Wierni wstali nawet o 4 rano, żeby wyruszyć w drogę. Nie wyobrażają sobie, żeby nie przejść całej trasy. Ja już pątnuję 6 raz i tak pierwszy raz było najgorzej, a teraz to tak jakoś samo z siebie wychodzi to i właśnie pieszo. Poświęcam swoje troski, zmartwienia Matce Boskiej Chałupskiej. To jest jednak bardzo fajnie, można poznać dużo ciekawych ludzi, po drugie można schudnąć, no a po trzecie to jest pewna ofiara też. Który raz? Który raz? No ja wiem, może 32. Co ciągnie do chałupi małej, to taki no do sanktuarium? Matka Boża Księżna Sieradzka. Święto w chałupi małej to nie tylko odpustowe stragany, to przede wszystkim wspólna modlitwa. Dla wiernych to również czas odnowy duchowej i otwarcia się na drugiego człowieka. Po wejściu do kościoła na kolanach obchodzą ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Chałupskiej. Otaczany jest kultem od XVII wieku. Po upadku powstania styczniowego sanktuarium było miejscem szczególnie ważnym. Właściciel chałupi, Jakub Bem, podarował jako wotum 2 polskie orły. Choćby te wota były bardzo małej wartości materialnej, to za każdym z nich kryje się życie pielgrzyma, jakieś zmartwienie, jakaś łaska, coś, co wiąże tego pielgrzyma z przenikliwym wzrokiem Madonny Chałupskiej Ciężnej Sieradzkiej. Pielgrzymi także dziś przychodzą z nadzieją na uzyskanie łask za pośrednictwem cudownego obrazu. Powierzają Matce Boskiej Chałupskiej swoje troski i proszą o wsparcie. Przede wszystkim duchowe.